dzisiejszym odcinku pokażę Wam kilka wpadek, które mogliśmy widzieć w serialu 19+. Jeśli znalazłeś jakąś wpadkę, to wyślij mi ją na priv, a na pewno będziesz w następnym odcinku. Pierwszą wpadkę wysłała mi Justyna 19+ z życiem oraz Patrycja. Link do ich insta macie w opisie. Kadr pochodzi z odcinka 384. W tym odcinku Ala dochodzi do siebie po zażyciu narkotyków, które podała jej Patrycja. Niby nic specjalnego tam się nie dzieje, ale jednak pojawiła się wpadka. Bo jak widzicie, przy głowie Magdy widać takie coś czarnego, a jest to mikrofon, który przez niej uwagę został pokazany. Drugą wpadkę wysłał mi Szymon. Kacper pochodzi z 378 odcinka. Kacper miał wtedy zły okres, ponieważ rozstał się z Zuzą. Podczas kłótni przyjaciół Krzysiek mówi do niego: Arek, przepraszam, głupio wyszło, a podkreślam, gadał z Kacprem. Trzecią wpadkę wysłał mi Sebastian. Kadr pochodzi z odcinka 331. W tym odcinku Konrad miał nadzieję na małe Tiruriru z Martą. Robił jej zdjęcia i zazdrosny Irek wrócił do mieszkania. Marta nie umiała rozpiąć z tyłu sukienki. To chłopak jej pomógł. Po tym jak Irek im przeszkodził i Marta wyszła z pokoju, to nagle miała już ją zapiętą. Czwartą i ostatnią wpadkę na dziś wysłał mi Miłosz. Link do jego insta macie w opisie. Wpadka pochodzi z 185 odcinka. W tym odcinku Oskar oddaje znak stop. Wiecie, znak jest mój i mój. Jednak na miejscu okazuje się, że doszło do wypadku. Chłopak odkłada znak i stamtąd ucieka do domu Krzyśka. Koło willi spotyka Sarę i mówi do niej: nagadałaś mi, Lena, o tych całych wypadkach i teraz przez ciebie mam kłopoty. O której wpadce wiedziałeś przed tym filmem?